No siema, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest to oczywiście Oskar i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio dosyć mocno narzekam na to, że nie mam kontentu i nie mam czego dla was nagrywać, bo mi się nie chce robić ciągle tego samego. No i stwierdziłem, że pójdziemy, zobaczymy co interesuje ludzi w tych czasach. Jakby ja jestem dosyć mocno boomerem już, teraz 20 na karku, to jest straszna liczba. I stwierdziłem, że zobaczymy sobie TikToka. Nie wiem jak to nagrać, tak naprawdę. Mam tu jakiś nagrywacz do telefonu i sobie dzisiaj ogarniemy, co się ciekawego dzieje na polskim TikToku. Może to być całkiem ciekawe doświadczenie. Nigdy TikToka nie miałem, nigdy go nie zakładałem. Chyba kiedyś założyłem na chwilę konto, żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda. O, jakieś szkolenia motorowodne wyskoczyły mi na początek. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie jeżeli taki content wam się spodoba i będzie tutaj jakimś prawem 1000 wyświetleń, to zakładam TikToka. Dokładnie tak, założymy TikToka. Myślę, że to nie będzie aż taki wstyd, jeżeli będę to jakoś ogarniał w miarę. Nie będę robił też jakichś głupot. Zobaczymy. Mam ziomka, który ma TikToka. No dobra, słuchajcie, zaczynam odpalać nagrywanie z telefonu. Teraz chyba się telefon nagrywa, nie wiem, tak mi się wydaje. No i cóż, zobaczymy sobie. Nie to. Zobaczymy. Wchodzimy na TikToka. Wchodzimy na TikToka. Problem jest z tym, że ja nie wiem jak to nagrywać. Dlaczego? Dlatego, że mój mikrofon tutaj się też nagrywa w telefonie. I będę miał chyba zduplikowany dźwięk. Ale dobra, jakby jest tutaj naprawdę pierwszy raz, ludzie. Serio, jestem tu pierwszy raz w życiu. Ewentualnie ktoś mi może kiedyś to pokazywał, ale no ogólnie jestem tu pierwszy raz. Nawet nie wiem jak za bardzo z tego korzystać. Jak sobie wejdziemy na moje konto, to jeszcze konta nie mam. Dokładnie. Ogarnijmy. Kurwa, jakie to głośne. Dobra, słuchajcie, ogarnijmy po kolei. Ja po prostu będę na stronie głównej i sobie przez chwilę poprzeglądam te TikToki. Z tego co wiem, jakaś muzyka gra, będę musiał chyba ją trochę zmienić, bo są prawa autorskie, to może być lekki problem. W sumie nawet nie wiem jaką muzykę mam zmieniać. Ale dobra, ogarniemy. Może zróbmy tak, że jak się zaśmieje, to film się skończy, co? Zrobimy najdłuższy odcinek w życiu. W sensie wam powiem tak, to jest takie ciekawe, bo ja tej mody po prostu nie rozumiem. I jakby ja doceniam ludzi, którzy to robią, bo to jest naprawdę trudne zrobić coś takiego moim zdaniem. No ale nie rozumiem tego, więc spiszmy sobie polskie śmieszne TikToki. Zobaczymy co wyskoczy. Polskie rapy. Ej dobra, polskie rapy, to może być dobre. Zbanują mi ten film, nie? Jak 100%. Dobra, co to jest? Ej, to było nawet spoko. Zacznijmy blachę, jakby to jest jakaś pani ładna. Przynajmniej tak wynika z tego piksela. Jest to jakaś pani i chyba będzie śpiewała albo tańczyła do tego. To może być całkiem śmieszne. Zawiodłem się. Pisałem reto. A, to będzie po rosyjsku. Dobra, to nie, to wpiszę szpaku. Ej, dzisiaj będzie odcinek ze słuchania szpaka. Co wy na to? Może być bardzo dobry odcinek. Okej, to są już typowo te TikToki, których nie rozumiem. W sensie, ja rozumiem robienie czegoś fajnego na TikToku, ale nie rozumiem tego głównego założenia. W sensie, że puszczacie sobie piosenkę i do niej śpiewacie. I wiecie, i leci ten, jakbyście to wyśpiewali, tylko że to nie wyśpiewacie, nie? To jest najdziwniejsze i tego nigdy nie rozumiem. O, zobaczmy tutaj jakieś dwie panie. Chyba panie. Nie rozumiem tego. Jeżeli chcecie, żebym tak robił na TikToku, który sobie założę, jeżeli będzie tutaj 1000 wyświetleń, no to piszcie w komentarzach, bo muszę wiedzieć, że mam to robić. Zrobię z siebie debila w internecie, jak zawsze zresztą. Moi drodzy, a przy okazji przypominam, że mam też Instagram, na którym będziecie sobie wbijać, ponieważ teraz tutaj macie kodowego, ale zajebisty Instagram. I będę tutaj dużo postował, więc wbijajcie tego Instagrama i w opisie, nie wiem co. Ej, dobra, a co się stanie, jeśli na TikToku wpiszemy cringe? To może być całkiem ciekawe. Niektórzy ludzie nie powinni mieć internetu. Czy zaczęliby nagrywać filmy na YouTubie czy coś? Ej, jaki jest najbardziej taki sztampowy raper, którego się nie słucha w tłumie? Dobra, słuchajcie, weszliśmy chyba w jakąś strefę żartów na TikToku. Przynajmniej tak to wygląda. Oznacz kogoś, kto śmierdzi, haha. Czemu jest ta babcia na tym profilowym? Zobaczmy, co chodzi w strefie żartu. Hej. Siema. Masz może gumę? Czekaj. Już patrzę. Mam. Proszę. O, super, dzięki. Masz, weź jedną. Potrzebujesz jej, naprawdę nie mogę wytrzymać, weź ją. Umówmy się, jeżeli założę TikToka. Siema Fenek, aż się Fenek zaśmiał. Ja mogę naprawdę śmiać się do piosenek, ale nie będę robić czegoś takiego nigdy. Dobra, zobaczmy sobie najlepsze żarty. Co ma podłoga? Sprawdźmy. Ściany mają uszy, to co ma podłoga? Podłoga ma oczy, podłoga wszystko widzi. Podłoga ma stopy. Jak ściany mają uszy, to podłoga
Ona musi mieć brodę na przykład, o. Ja bym powiedziała, że ma cierpliwość, że po niej depczemy. Tylko ściany mają uszy, to co ma podłoga? To jest koniec tego filmu. Komedy, beka, śmieszne fany. Jakby ja się robię coraz bardziej zażenowany, yo. Nikt się cię nie pytał o zdanie, Wiuchman. No ty kur... Siadał czony! Znaczy, że na wacku? Nikt się cię nie pytał o zdanie, Wiuchmanko. Masz rana, nie skłaniaj ty mnie do rękoczynki. Nie, poniosłem porażkę jako człowiek. Tego nie da się oglądać. Ludzie, jakby to robicie? Jakby dochodzi do mnie, nie? Że są ludzie, którzy nie tyle to robią, bo to idzie zaakceptować, ludzie są różni na świecie, ale są ludzie, którzy to oglądają na zabawy i się z tego śmieją. To jest dla mnie straszne, ale zobaczmy, co tu jeszcze jest, bo to nawet ciekawe się robi. Kiedy zapomnisz, do czego służy mózg? O, to coś o mnie może być. Ja przypominam, że cały czas prowadzę challenge, w którym jak się zaśmieję, to film się kończy, nie? Już mamy 10 minut. Największy polski crusher. Największy polski crusher. O nie, zaśmiałem się!